Na przykład jeśli byśmy chcieli sprzedawać na Allegro, no to raczej możemy się wystawić z jakimiś produktami, mając na przykład 10 sztuk, 20, 50 sztuk danego produktu i my już możemy z tym rozpocząć i to jest bardzo nie fair, jeśli chodzi o Amazona, no ale z punktu widzenia biznesowego oni po prostu sobie znajdują takich sprzedawców jak ja czy ty i potem jak zauważą, które produkty się najlepiej sprzedają, to sami sobie je zaczynają produkować i wtedy oni zgarniają całą sprzedaż tego produktu. No tak naprawdę robiąc na przykład dropshipping, no to można powiedzieć, że nie mamy tej pełnej kontroli nad produktem, ponieważ no to tutaj ktoś za nas wysyła ten produkt, tak? Natomiast no my gdzieś tam decydujemy, z kim współpracujemy, my decydujemy, jak ten produkt powinien finalnie wyglądać, w jakich opakowaniach i tak dalej, i tak dalej. Cześć, witaj, ja się nazywam Dawid Jakubowski, a to jest kanał EcomWay, czyli My Way of E-Commerce. W dzisiejszym materiale chciałbym porozmawiać na temat tego, jak rozpocząć sprzedaż w internecie. Podam Ci trzy takie sposoby, jak właśnie rozpocząć swoją przygodę z e-commerce. Jest to swojego rodzaju aktualizacja pierwszego filmu na tym kanale, ponieważ już na ten temat troszeczkę rozmawialiśmy, natomiast po roku czasu myślę, że troszeczkę się zmieniło, także porozmawiamy, jak to wszystko wygląda na tą chwilę. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do materiału, chciałbym Ci dać znać, że od 1 października cena mojego kursu wzrasta, także jest to ostatni moment, żeby kupić to po aktualnej cenie. Oraz jeśli użyjesz jeszcze kodu rabatowego YouTube, otrzymasz 200 zł zniżki i będziesz mógł kupić ten kurs za 1299 zł. Jest to na tą chwilę najlepsza oferta cenowa. Później, tak jak wspomniałem, będzie ona znacznie, znacznie wyższa, także serdecznie zapraszam do dołączenia do kursu i już nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Ok, zacznijmy sobie od tego, że żeby sprzedawać w ogóle w internecie, musimy mieć jakieś platformy, jakieś miejsce, w którym będziemy wystawiali nasze produkty. I dlatego chciałbym Ci tutaj pokazać takie trzy miejsca, właśnie gdzie sprzedawać online. Potem sobie dokładnie omówimy, jakie są cechy, jakie są zalety, wady każdych z tych rozwiązań. Więc pierwszym miejscem takim, jakie możemy tutaj wykorzystać do sprzedaży online, będą takie ogłoszenia lokalne. I mam tutaj na myśli takie platformy jak OLX, Facebook Marketplace czy eBay, Allegro lokalnie. To są takie miejsca, gdzie możemy rozpocząć tą przygodę ze sprzedażą internetową, z e-commerce'em na bardzo, bardzo takim wstępnym poziomie. Entry level, jeśli chodzi właśnie o sprzedaż internetową. Myślę, że większość z Was już korzystało z tych właśnie platform, żeby sprzedać jakieś produkty, nawet jakieś używane, czy takie, których nie było już Wam potrzebne. Natomiast jak najbardziej możemy też zacząć działać na tych platformach komercyjnie i sprzedawać produkty z zyskiem. Natomiast za chwileczkę sobie to jeszcze omówimy dokładniej. Kolejnym takim miejscem, gdzie warto według mnie sprzedawać online, to jest marketplace typu Allegro, Amazon, czy na przykład Etsy. Oczywiście za chwileczkę sobie też omówimy dokładnie, jakie są wady i zalety tych rozwiązań. No i mój oczywiście ulubiony sposób, taki jak ja na tym kanale omawiam, to jest własny sklep online, czyli mamy tutaj na przykład platformę Shopify, WooCommerce, Presta, Magento, Shopper, czy jakąkolwiek inną. Oczywiście tych platform, tych CMS-ów jest znacznie, znacznie więcej, natomiast to są tylko przykłady, w jaki sposób właśnie można byłoby sprzedawać na własnym sklepie internetowym, za pomocą jakich narzędzi. Także omówmy sobie na samym początku ogłoszenia lokalne. Pierwsza sprawa to jest najłatwiejszy sposób na sprzedaż online, tak? Tutaj w tym momencie, kiedy będziemy sobie wrzucali jakieś rzeczy na OLX-a, czy właśnie na Facebooka, na Marketplace, to my możemy tak naprawdę znaleźć jakiś produkt, czy z jakiejś hurtowni, czy nie wiem, sami coś wyprodukować, jeśli mamy takie zdolności, albo nie wiem, dogadać się z dziadkiem, wujkiem, że na przykład nam zrobią, nie wiem, stołek, czy jakiś mebel, czy coś takiego i możemy takie rzeczy na przykład wystawiać sobie już na tym OLX-ie, na tym Marketplace'ie Facebooka, czy na Allegro lokalnie. To jest taki naprawdę najniższy poziom, jeśli chodzi o e-commerce. Oczywiście to jest takie, jak ktoś chce w ogóle zacząć, chce zobaczyć, czy dany produkt będzie w ogóle się sprzedawał, ma jakiś pomysł, ale tak naprawdę jeszcze nie wie, w którym kierunku iść. To jest takie miejsce, to jest taki właśnie sposób na to, żeby sobie właśnie wejść w tą sprzedaż internetową i już sobie coś tam podziałać, ale jeszcze oczywiście nie zakładamy działalności, jeszcze nie zaczynamy działać, że tak to powiem, na większym skalę. Więc tutaj oczywiście będziemy mieli również mały budżet na start, no bo przykładowo możemy kupić sobie 2, 3, 10 jakichś produktów u jakiegoś hurtownika, czy właśnie wyprodukować to samemu i w ten sposób próbować gdzieś tam stworzyć ten zysk na tej sprzedaży. Kolejna sprawa to jest, nie jest wymagana działalność i z tego, co dużo osób do mnie pisze, jest to dosyć ważne, że wiele z Was boi się gdzieś tam założenia tej własnej działalności, ponieważ nie chcecie płacić ZUS, nie chcecie płacić za księgowość i tak dalej, i tak dalej. No jakby jest to taki krok, że jeśli mamy pewność, że dany temat wypali, to dopiero wtedy wchodzimy, że tak powiem, na właśnie tą działalność gospodarczą, czy to na spółkę, czy na to na JDG. Więc właśnie przy takich ogłoszeniach lokalnych,
przy takiej naprawdę bardzo niskiej skali, my nie musimy zakładać tej działalności. Zresztą jest film na tym kanale odnośnie tego, jak to wygląda, jeśli chodzi o sprzedawanie bez działalności. Tutaj w rogu wrzucę Ci link do tego filmu, także serdecznie zapraszam do obejrzenia. Także tutaj przy takich ogłoszeniach lokalnych, przy sprzedaży na przykład na OLX-ie, no nie jest to działalność wymagana, o ile nie przekraczamy pewnej kwoty sprzedaży. Kolejną cechą tego typu sprzedaży w e-commerce jest właśnie możliwość przetestowania tych produktów, tak? Czyli na przykład my nie musimy kupować nie wiadomo ile tych sztuk danego produktu, o którym myślimy, żeby go sprzedawać, tylko można na przykład wrzucić 2, 3, 4 produkty właśnie na takiego marketplace na Facebooku, czy nawet na jakąś grupę na Facebooku. Jeśli na przykład, no nie wiem, sprzedajemy home decor i mamy jakieś, nie wiem, świeczki, czy jakiś zegar, czy coś takiego, no to my możemy to po prostu fajnie sobie przetestować, wrzucić na jakieś różne platformy i zobaczyć, jaki jest odzew z rynku i dopiero wtedy, jeśli zobaczymy, że ten produkt się faktycznie sprzedaje, to zacząć wchodzić na przykład w Allegro, w Amazon, czy w własny sklep internetowy, więc jest to tak naprawdę, tak jak wspomniałem wcześniej, najłatwiejszy sposób na sprzedaż online i właśnie można sobie tutaj te produkty fajnie potestować. No i kolejna sprawa, tutaj już całkiem spora wada, no to jest oczywiście ciężko osiągnąć pewną skalę, tak? No w momencie, kiedy będziemy wrzucali jakieś zdjęcia na Facebook Marketplace, czy na Alixa, czy na jakieś Allegro lokalnie, no to wiadomo, to są takie platformy, gdzie raczej się sprzedaje jakiś, dajmy na to, nie wiem, chciałbym sprzedać ten mikrofon, bo kupiłem sobie nowy, no to wystawiam na Alixa i wtedy ktoś sobie kupuje ode mnie taki używany mikrofon. To są raczej takie platformy stworzone do tego, żeby sprzedawać używane produkty, czy ewentualnie coś przehandlować, tak? Więc na pewno nie są to takie platformy, nie jest to sposób na to, żeby osiągnąć ogromną skalę, żeby robić setki tysięcy złotych czy dolarów w sprzedaży. Możemy sobie tutaj gdzieś tam przetrzeć szlaki i zobaczyć, czy to jest w ogóle dla nas, czy my jesteśmy zainteresowani, nie wiem, sprzedażą jakichś takich akcesoriów, czy jakiegoś właśnie home decor, jak wspomniałem wcześniej, czy czegokolwiek z naszej niszy i dopiero wtedy iść dalej w ten temat. Kolejnym miejscem oczywiście do sprzedaży będą to marketplace i tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, będzie na przykład Allegro, Amazon czy Etsy. Naturalnie Allegro to jest taki pierwszy marketplace, jaki nam przychodzi do głowy, ponieważ jest to gigant na naszym rodzimym rynku, tak, w Polsce. Najpopularniejszym marketplace'em jest oczywiście Allegro. Natomiast no, jeśli chodzi o sprzedaż międzynarodową, no to mamy tutaj właśnie tego Amazona czy Etsy, który jest bardziej sfokusowany właśnie na jakieś takie biżuterię, ciuchy, prezenty, więc zdecydowanie, jeśli mamy w tych niszach jakieś produkty, to możemy iść właśnie w Etsy, no a jeśli na przykład interesuje nas sprzedaż na rynku polskim różnych produktów, no to najlepszym sposobem będzie sprzedaż właśnie na Allegro. No i tutaj warto podkreślić, że próg wejścia zależy od platformy, tak? No bo na przykład jeśli byśmy chcieli sprzedawać na Allegro, no to raczej możemy się wystawić z jakimiś produktami, mając na przykład 10 sztuk, 20, 50 sztuk danego produktu i my już możemy z tym rozpocząć. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że zamawiamy sobie jakiś produkt do siebie do domu, wystawiamy go wtedy na Allegro i możemy sprzedawać właśnie za pomocą tej platformy. Natomiast jeśli chodzi na przykład o Amazon, my musimy zazwyczaj kupić większą ilość produktu i wysłać ten produkt do Amazona. Czyli wchodzi w grę wtedy tak zwany Amazon FBA, czyli Fulfilled by Amazon. My wysyłamy te produkty do magazynów Amazona i wtedy Amazon za nas realizuje te wszystkie zamówienia. W tym przypadku no, po prostu musimy zrobić większą inwestycję, dlatego tutaj napisałem, że próg wejścia właśnie zależy od tej platformy, no bo jeśli będziemy chcieli wejść w Amazona, na przykład na Stany Zjednoczone, no to my musimy kupić jakąś większą ilość produktów, na przykład od dostawcy z Chin i wysłać to potem do tego magazynu w Ameryce, do Amazona, więc no jest to na pewno o wiele większa kwota do wyłożenia na początku tego biznesu, niż na przykład jeśli my zamówimy sobie od jakiegoś lokalnego hurtownika 50 sztuk obrazów, które wystawimy na Allegro, tak? Więc tutaj zdecydowanie trzeba byłoby się zastanowić, na jakim rynku chcemy działać, czy chcemy działać na rynku polskim, czy na zagranicznym, czy Allegro, czy właśnie te Etsy, Amazon. I tutaj musimy sobie naprawdę na dosyć dużą ilość pytań odpowiedzieć, żeby zdecydować, co będzie dla nas najlepsze. Kolejna sprawa to jest łatwa obsługa, tak? No jeśli mamy tutaj taki marketplace jak Allegro czy Amazon, to one są w taki sposób zaprojektowane, że naprawdę każda osoba, która potrafi obsługiwać komputer, jest w stanie sobie wejść, zarejestrować konto, poklikać w paru miejscach, gdzieś tam dodać te produkty, więc no naprawdę nie jest to jakieś bardzo trudne. Naturalnie, jeśli będziemy mieli na przykład Allegro i będziemy chcieli wszystko sami robić, wysyłki, nie wysyłki i tak dalej, no to wtedy oczywiście będziemy potrzebować jakichś zewnętrznych też programów, które nam pomogą z księgowością, z wysyłką tego wszystkiego, natomiast no jeśli chodzi o sam marketplace, czy to Allegro, czy Amazon, to są naprawdę marketplace, które są bardzo łatwe w obsłudze. Kolejna sprawa to jest duża popularność, tak, czyli
brak konieczności pozyskiwania ruchu. To jest jedna z głównych cech, jeśli chodzi o marketplace'y typu Allegro czy Amazon, ponieważ tam klienci sami przychodzą. To nie wygląda tak jak na przykład w sklepie własnym na Shopify, że my musimy tych klientów pozyskiwać na przykład przez płatne reklamy na Facebooku, na Instagramie. Jeśli mamy taką marketplace typu Amazon, to ktoś wchodzi na ten marketplace, wpisuje sobie jakiś produkt, którego szuka. Jeśli ty akurat ten produkt sprzedajesz, to po prostu się łączysz z tym klientem poprzez Amazona i wtedy masz zamówienie. Oczywiście jest to bardzo duży plus, nie musimy znać się na marketingu, nie musimy tworzyć jakichś nie wiadomo jakich współprac z influencerami, czy otwierać kont na Facebooku, jeśli chodzi o reklamę, czy na TikToku, czy na Pinterestie i tak dalej, więc tutaj jeśli ktoś nie czuje się mocny w marketingu internetowym i w ogóle nie chciałby się bawić tego typu rzeczy, no to jest to na pewno dosyć duża zaleta. Kolejna sprawa, no to jeśli tutaj już chodzi o działalność gospodarczą, no to według mnie jest zalecana. Jeśli będziemy chcieli działać już troszeczkę na większą skalę, no to przede wszystkim jeśli nasz przychód przekroczy pewną granicę, myślę, że to jest około 3000 zł, ale nie jestem pewny, jest to gdzieś tam cały czas zmieniane. Natomiast no ja uważam, że jeśli już wchodzimy na jakąś taką wyższą sprzedaż, to działamy na Allegro, działamy na Amazonie, mamy już trochę tych produktów, zamawiamy sobie to czy do siebie do domu, czy właśnie do tego Amazon FBA, no to ta działalność na pewno będzie konieczna, żeby ją założyć. No i teraz tak, jedna z większych wad, jeśli chodzi właśnie o marketplace, to jest taka walka cenowa, tak? Jeśli mamy marketplace, na którym codziennie wchodzi setki tysięcy ludzi i wyszukują różne produkty, no to naturalnie, że tam będzie bardzo dużo sprzedawców. No i dajmy na to, jeśli tak jak ci wspomniałem wcześniej, to ja bym chciał sobie sprzedać taki mikrofon i to sprzedaję go na OLX-ie. No ale jest 10, 20, 50 sprzedawców, którzy ten mikrofon będą chcieli wystawić jako sprzedawcy, jako osoby, które mają nowy z gwarancją mikrofon. No i jeśli ktoś chce kupić taki mikrofon nieużywany, tylko od sprzedawcy jako nowy, no to wtedy oczywiście będzie tego szukał na takim Amazonie, tak? Więc w tym momencie, jeśli mamy 20-30 takich sprzedawców, no to każdy sprzedawca będzie w jakiś sposób chciał się wyróżnić i zmusić tego klienta, żeby zamówił właśnie u niego, a nie u konkurencji. No i takim pierwszym sposobem na to, jak właśnie się wyróżnić na tle tej konkurencji, jest obniżanie ceny. No i wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że po prostu tak duża ta walka cenowa i my nie możemy nałożyć jako sprzedawcy większej marży, żeby na tym jakoś fajnie zarobić, no i wtedy czasami wygląda to tak, że niektórzy sprzedawcy w ogóle sprzedają produkty poniżej ceny zakupu, tylko po to, żeby nabić sobie cashflow, nabić sobie zamówienia, opinie na tym danym produkcie, rozpromować troszeczkę bardziej ten swój sklep. Więc według mnie jest to bardzo, bardzo duża wada i głównie z tego powodu ja skreślam właśnie marketplace, ponieważ tutaj ciężko jest zrobić jakiś fajny zysk na jednej sprzedaży. Kolejna ogromna wada, jeśli chodzi o marketplace, to jest brak kontroli nad produktem oraz danymi. Co mam tutaj na myśli? Szczególnie tutaj to się dotyczy na przykład Amazona, ponieważ w momencie, kiedy my wrzucamy jakiś produkt na Amazona i ten produkt nagle zaczyna się bardzo dobrze sprzedawać, to było wiele takich sytuacji w Ameryce, że nagle Amazon zaczął sobie produkować taki sam albo bardzo podobny produkt pod swoją nazwą, pod swoim sklepem jako amazon.com i pozycjonował ten produkt na najwyższym miejscu i wtedy ty traciłeś tą sprzedaż. I to jest bardzo nie fair, jeśli chodzi o Amazona, no ale z punktu widzenia biznesowego oni po prostu sobie znajdują takich sprzedawców jak ja czy ty, którzy testują różne produkty i potem jak zauważą, które produkty się najlepiej sprzedają, to sami sobie je zaczynają produkować i wtedy oni zgarniają całą sprzedaż tego produktu. Także jest to naprawdę dosyć dziwna sytuacja, no bo nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że ja rozwijam jakiś produkt, zaczynam go sprzedawać na Amazonie, a nagle Amazon po pół roku nagle zaczyna też sprzedawać i moje wszystkie listingi idą na dół i nikt tego nie kupuje, a Amazon chętnie gdzieś tam to pozycjonuje na samej górze. Jest to naprawdę ogromny cios poniżej pasa i według mnie no taki brak kontroli nad tym produktem, czyli tak naprawdę my nie wiemy nigdy, kiedy ten Allegro czy ten Amazon nas dobrze wypozycjonuje, kiedy nas rzuci z tych topowych pozycji. Oczywiście możemy sobie to gdzieś tam sponsorować i pozycjonować te produkty, natomiast na koniec dnia i tak Amazon czy właśnie Allegro czy ten marketplace, na którym to wystawiamy, kontroluje nasz produkt, więc my jesteśmy bardzo, ale to bardzo uzależnieni od tego marketplace'u. I kolejna sprawa to jest właśnie brak tej kontroli nad danymi, czyli my nie mamy takiej bazy danych tych klientów, nie mamy dostępu do maila tego klienta, nie mamy zbudowanej takiej, że tak powiem, rzeszy klientów, tak jak jest to własnym sklepie internetowym. I w momencie, kiedy na przykład taki Amazon czy taki Allegro nagle by przestało działać, po prostu zakończyłoby swoją działalność, to my zostajemy z dnia na dzień bez niczego. Nie mamy dostępu do tych klientów, nie mamy bazy danych, nie jesteśmy w stanie do tych klientów w żaden sposób powrócić, czy to przez reklamę, czy to poprzez maile, czy w jakikolwiek inny sposób. Natomiast w momencie, kiedy mamy na przykład własny sklep internetowy, to my taką bazę klientów mamy przede wszystkim, jeśli
jeśli chodzi o zamówienia. Mamy dostęp do adresów, mamy dostęp do maili, możemy do tych ludzi napisać potem maila na newsletterze, czy możemy do nich dotrzeć reklamami retargetującymi. Czyli jeśli mamy na przykład jakiś fanbase na Instagramie, na TikToku, no to te osoby w jakiś sposób nas obserwują. Potem możemy gdzieś tam właśnie docierać do tych klientów, którzy są najbardziej zaangażowani poprzez różne treści na social mediach. Więc tutaj mamy naprawdę tworzony taki bardzo duży zasób, jeśli chodzi o tych klientów i to jest tak naprawdę w e-commerce najważniejsza rzecz, bo w momencie, kiedy mamy na przykład sklep internetowy na Shopify i ten Shopify nagle zbankrutuje, to my możemy bez problemu zrobić migrację na jakiś inny sklep i działać dalej. A w momencie, kiedy będzie takie sytuacje właśnie z Allegro czy z Amazona, to my musimy wszystko budować od zera, no bo nie mamy właśnie tych zasobów w postaci właśnie tych baz danych. No i kolejna sprawa, jeśli chodzi o marketplace, no to mamy tutaj naprawdę możliwość osiągnięcia całkiem fajnej skali. No nie jest to tak ogromna skala jak przy własnym sklepie internetowym, natomiast no można i na Allegro, czy na Amazonie sprzedając międzynarodowo, robić naprawdę bardzo dużą sprzedaż i zarabiać na tym rewelacyjne pieniądze, więc jeśli chciałbyś działać właśnie w e-commerce, na marketplace to zdecydowanie jest to miejsce, w którym można zarobić na tyle dużo, żeby żyć naprawdę komfortowo i nie martwić się gdzieś tam jakimiś rachunkami. No i przejdźmy sobie teraz do trzeciego sposobu, czyli do własnego sklepu internetowego. Oczywiście mam właśnie takie sklepy i na tym kanale uczę, jak tworzyć własne sklepy internetowe w oparciu o metodę dropshippingową. No i właśnie tutaj pierwszy punkt, jaki wypisałem, to jest próg wejścia zależy od sposobu realizacji zamówień. I co mam tutaj na myśli? Jeśli mamy własny sklep internetowy, no to naturalnie również możemy w różny sposób realizować te zamówienia. No i pierwszym sposobem będzie taki, że zakładamy sklep internetowy, no i zamawiamy sobie jakąś ilość produktów do siebie, do domu, czy do jakiegoś magazynu, czy do biura, czy to będzie 100 sztuk, 500, 1000, nieważne. My musimy włożyć jakąś kwotę z góry. Natomiast jeśli będziemy robić dropshipping, które ja polecam dla początkujących, to my nie musimy tak naprawdę inwestować w ten towar z góry i dzięki temu ten próg wejścia jest bardzo, bardzo niski. Ja nawet często mówię, że koszt utworzenia takiego sklepu internetowego w metodzie dropshippingowej, gdzie nie musimy inwestować w towar, to jest tak naprawdę 400-500 zł z aplikacjami, z motywem, z Shopify i ze wszystkimi rzeczami, które są potrzebne do odpalenia sklepu internetowego. Ten próg wejścia jest naprawdę bardzo, bardzo niski. Natomiast no, tutaj właśnie to zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób chcemy realizować te zamówienia. No bo jeśli ktoś ma przeczucie i jest 100% pewny, że ten produkt, który znalazł w jakiejś hurtowni, czy to na Alibabie, czy gdzieś tam na jakiejś lokalnej hurtowni w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, no to wtedy zamawia jakąś dużą ilość tego produktu i wtedy oczywiście musi zapłacić za to wszystko z góry. Kolejny punkt, łatwość obsługi zależy od skali. I o co mi tutaj chodzi? W momencie, kiedy założymy sobie na przykład sklep internetowy na Shopify i mamy na przykład sprzedaż właśnie dropshippingową, obsługa takiego sklepu nie jest jakoś super trudna. My możemy to bez problemu samemu wszystko obsłużyć. Zresztą ja większość tych tasków związanych z moimi sklepami internetowymi robię samemu, więc nie jest to coś, co potrzebuje, dajmy na to, nie wiem, zespołu 10-20 osób, którzy po prostu muszą cały dzień pracować i żeby to w ogóle miało ręce i nogi, żeby to by działało. Natomiast jeśli my osiągniemy jakąś skalę, na przykład będziemy chcieli postawić sobie taki sklep internetowy nie na Shopify, tylko na przykład na jakimś rozwiązaniu typu open source, czy na przykład na Preście, czy na jakimś takim dużym silniku, który wymaga pracy deweloperów, no to oczywiście tutaj zaczynamy mieć jakieś potrzeby zatrudnienia, no, czy to właśnie informatyków, czy deweloperów, czy jakąś zewnętrzną firmę, która nam to wszystko obsłuży. Jeśli na przykład chcemy mieć własny magazyn, no to będziemy potrzebowali zatrudnić osoby, które będą to wszystko pakowały i wysyłały te paczki do klientów, więc oczywiście tutaj całkiem sporo zależy od tego, jak my sobie ten biznes internetowy rozwiniemy i w którą stronę pójdziemy, no bo możemy oczywiście go rozwijać w ten sposób, że wszystko rzucamy na swoją głowę i zaczynamy sami robić sklep internetowy, właśnie grzebiąc w kodzie, zaczynamy sami robić realizację zamówień i tak dalej, i tak dalej. I wtedy będziemy potrzebowali przede wszystkim dużo ludzi do pomocy, będziemy potrzebowali to wszystko ogarnąć, więc wtedy ta łatwość obsługi będzie na niższym poziomie niż w momencie, kiedy na przykład robimy dropshipping, czy na przykład sobie użyjemy jakiejś zewnętrznej firmy do realizacji zamówień, będziemy używali takich platform jak Shopify, który jest bardzo łatwy do obsługi i tak naprawdę zatrudniając jedną czy dwie osoby z freelancerów, to jesteśmy w stanie cały taki sklep obsługiwać nawet robiąc po 100, 200, 500 tysięcy dolarów sprzedaży miesięcznie. Kolejna sprawa jest to konieczność pozyskiwania ruchu, czyli tak zwany marketing. W momencie, kiedy my wrzucimy sobie jakiś produkt na Amazona czy na Allegro i w odpowiedni sposób go wypozycjonujemy, to w pewnym momencie ktoś w końcu na ten produkt trafi i nam go kupi.
Natomiast jeśli mamy własny sklep internetowy, no możemy taki sklep internetowy stworzyć, możemy tam wstawić produkt i możemy czekać rok, dwa, trzy, dziesięć i nikt nawet nie będzie wiedział, że taki sklep internetowy istnieje. Więc w momencie, kiedy tworzymy sobie taki własny brand, własną stronę na własnej domenie, no to oczywiście my musimy to w jakiś sposób reklamować. Musimy ogarnąć reklamę czy na Facebook Ads, czy to na TikToku, czy współpracę z influencerami, czy na przykład otworzyć kanał na YouTubie, gdzie będziemy prezentowali ten produkt i mówili, jak to wszystko działa. Czy to organiczne ruchy na TikToku, na Instagramie, na Pinterestie. No naprawdę metod pozyskiwania ruchu jest mnóstwo. Zresztą wszystkie te metody omawiam w moim kursie e-commerce Academy. Facebook Ads, Instagram Ads są bardzo szczegółowo mówione, natomiast pozostałe formy pozyskiwania ruchu są w module 7, także oczywiście pierwszy link w opisie to jest link do mojego kursu i tam możesz poczytać troszeczkę więcej na temat tego, czego możesz dowiedzieć się z e-commerce Academy. Może nie jest to wada, jest to bardziej po prostu rzecz, którą musimy wiedzieć w momencie, kiedy decydujemy się na własny sklep internetowy. Albo będziemy musieli zatrudnić agencję, która nam ten marketing ogarnie, albo sami będziemy musieli się tego właśnie nauczyć. Kolejna sprawa, podobnie jak w przypadku Allegro czy Amazona, działalność gospodarcza jest zalecana, jeśli mamy to na przykład naprawdę bardzo małą skalę, kilkaset złotych, 1000-2000 złotych miesięcznie, no to nie musimy, natomiast jeśli przebijemy ten pewien próg tej działalności nierejestrowej, no to my musimy taką działalność gospodarczą założyć. Ja zalecam, żeby zakładać tą firmę, ponieważ będziemy w stanie podpiąć sobie wszystkie bramki płatnicze, będziemy w stanie to wszystko tak dobrze zoptymalizować, żeby ten sklep działał tak jak należy. No w momencie, kiedy nie będziemy mieli takiej firmy, no to często będziemy musieli gdzieś tam szukać alternatywnych rozwiązań, co nie do końca będzie odpowiednie i optymalne dla naszego sklepu. No i teraz coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli wysokie marże i branding sklepu. My tak naprawdę sprzedając własne produkty na własnym sklepie internetowym decydujemy sobie, za ile będziemy chcieli te produkty sprzedawać. I jeśli stworzymy jakiś branding jakiejś takiej luksusowej marki, to my możemy sprzedawać dany produkt za razy 10, razy 20, razy 1000. To jest tylko i wyłącznie nasza sprawa, za ile my będziemy to sprzedawać i w momencie, kiedy znajdziemy klienta na taki produkt, no to my możemy sprzedawać nawet takie mikrofony za 10 tysięcy złotych. Jeśli klient będzie chciał tyle zapłacić, to nie ma problemu. Natomiast w momencie, kiedy mamy właśnie ten własny sklep internetowy, z boku nie ma wypisanych 100 innych sprzedawców z tym samym produktem o 10 razy niższej cenie, no to my tutaj po prostu nie mamy tego problemu. Możemy nałożyć większą marżę i w momencie, kiedy wypozycjonujemy ten sklep, ten produkt na odpowiedni poziom, no to my możemy sprzedawać naprawdę z bardzo, bardzo fajną marżą. No i tutaj właśnie jest raz kolejna sprawa w nawiązaniu do tego, co mówiłem przed chwileczką na temat marketplace'ów, to jest pełna kontrola nad produktem oraz nad danymi. My decydujemy, jaki produkt chcemy sprzedawać, my decydujemy, jak go zmienić, czego wystawić, czego nie wystawić, jaka jest cena. Mamy pełny dostęp do danych, możemy naprawdę nad tym wszystkim czuwać. Nikt nam nagle nie wywali tego produktu ze sklepu internetowego, nikt nagle nam nie zabroni tego sprzedawać, o ile nie ukradniemy tego produktu komuś innemu albo nie złamiemy jakiegoś prawa, tak? My mamy po prostu tutaj tą pełną swobodę odnośnie własnego biznesu, gdzie, tak jak wspomniałem wcześniej, właśnie na marketplace'ach, no często to tak kolorowo nie wygląda, więc tutaj jest bardzo, bardzo ważna sprawa i też chciałbym, żebyś przemyślał ten temat właśnie, jak będziesz podejmował decyzję, czy iść w marketplace, czy iść w własny sklep internetowy pod tym właśnie względem, ponieważ potem może się okazać, że no nie mamy tej kontroli i może być problem. A na własnym sklepie internetowym jest to naprawdę świetna sprawa. No tak naprawdę, robiąc na przykład dropshipping, no to można powiedzieć, że nie mamy tej pełnej kontroli nad produktem, ponieważ no tutaj ktoś za nas wysyła ten produkt, tak? Natomiast no my gdzieś tam decydujemy, z kim współpracujemy, my decydujemy, jak ten produkt powinien finalnie wyglądać, w jakich opakowaniach i tak dalej, gdzie no można powiedzieć, że na Amazonie też my o tym decydujemy, natomiast ta firma, która obsługuje tą sprzedaż, obsługuje również tą realizację wysyłek, więc no jest to wiele, wiele większe uzależnienie od jednego podmiotu. No i teraz tutaj kolejna sprawa, tak troszeczkę coachowo może to zabrzmi, sky is the limit. No jeśli mamy własny sklep internetowy, no to tak naprawdę my możemy ten sklep rozwinąć do tak ogromnych liczb, do takich sprzedaży, że no, na pewno nam się nie śniło to nigdy wcześniej. Jest mnóstwo sklepów, które generują milion, 2 miliony, 10 milionów, 100 milionów dolarów sprzedaży miesięcznie, gdzie, no powiedzmy sobie szczerze, na Amazonie, no nie wiem, jakby ja nie słyszałem o takich sytuacjach, żeby ktoś na przykład zrobił 50 czy 100 milionów sprzedaży na Amazonie, jeden sprzedawca w ciągu miesiąca, gdzie, no na przykład na Shopify, takie topowe marki w Ameryce, w Australii, czy w innych dużych rynkach, no to bez problemu mogą takie wyniki osiągać, więc tworząc właśnie sklep internetowy, działając na rynkach międzynarodowych, no to tak naprawdę sky is the limit, możemy osiągnąć
osiągać absurdalne wręcz wyniki finansowe i według mnie to jest ogromna zaleta. I już na sam koniec taka wisienka na torcie, możliwość sprzedaży sklepu. Co mam tutaj na myśli? W momencie, kiedy rozwijamy sobie właśnie taki sklep internetowy, taki brand, tworzymy sobie właśnie ten zasób, o którym Ci mówiłem, czyli dane klientów, właśnie tą listę mailową, obserwujących na Instagramie i takie tworzymy sobie taki właśnie fanbase z takich klientów powracających i tak dalej, to my w tym momencie tworzymy naprawdę pewien produkt, ten zasób, to aktywo, które jest bardzo dużo warte i my możemy w tym momencie zdecydować, że nie chcemy już robić tego sklepu, chcemy zająć się jakimś innym projektem, czy nie wiem, w ogóle przejść na emeryturę, czy otworzyć inny sklep, czy w ogóle przejść w całkowicie inną branżę. Niezależnie od tego, jaki jest powód, my możemy zrobić tak zwany exit, sprzedać taki sklep internetowy. Naprawdę bardzo, bardzo fajne stawki chodzą za takie sklepy internetowe. Ja osobiście mój pierwszy sklep internetowy właśnie sprzedałem za kilkaset tysięcy złotych. No nie mogę tutaj podać dokładnej kwoty, ponieważ jest to w poufnych informacjach do umowy. Natomiast chciałem zacząć robić coś innego. Ten sklep, który tworzyłem wcześniej, już można powiedzieć, troszeczkę mi się znudził. Chciałem spróbować z innymi produktami, z innymi niszami. No i inwestor z Florydy wyłożył naprawdę bardzo fajne pieniądze. I mogłem ten sklep sprzedać gdzie? W momencie, kiedy na przykład mamy konto na Allegro czy na Amazonie, no to raczej nie będzie to tak dużo warte, jak własny sklep internetowy, własna marka, która jest w pewien sposób wypozycjonowana na rynku. Oczywiście możemy też sprzedawać takie konta, ja nie mówię, że nie. I na pewno też są takie konta, które są sprzedawane za bardzo przyjemne pieniądze. Natomiast jakby patrząc tak szerzej na dany temat, no to za markę, która ma własną domenę, własny sklep internetowy, klientów i tak dalej, będziemy mogli krzyknąć o wiele, wiele większą kwotę niż za konto na Amazonie. Okej, to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że te trzy moje sposoby troszeczkę Ci przybliżą, jak to wszystko wygląda, na co zwrócić uwagę, decydując się, w który sposób wchodzić, czy to właśnie na marketplace, czy to na własny sklep internetowy, czy może zacząć w ogóle z tą sprzedażą lokalną, jeśli jeszcze tak do końca nie wiemy, jak chcemy to ogarnąć. Także mam nadzieję, że było dużo wartościowych treści. Jeśli tak było, proszę zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły Ci kolejne takie treści. Przypominam, że od 1 października cena kursu wzrasta, więc są to ostatnie dni, kiedy możesz kupić kurs IKO Mojej Akademii w niższej cenie. Także serdecznie zapraszam do zakupu. Pierwszy link w opisie, wszystkie informacje na ten temat. Dzięki piękne za dzisiaj i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!